Witam wszystkich, zaczynamy muzyczną artylerię. Dzisiaj pierwszy zespół spoza Poznania, czyli The Ghost z Gostynia. Po raz pierwszy w studiu więcej osób niż dwie. Całe pięć. Witam was serdecznie. Plus prowadzący. Czyli sześć. Zespół nietuzinkowy z takiej racji, że gra tam ojciec z synem. I reszta, ale... co nie jest takie ważne? Bardziej zwykłe. Tak. Moje pytanie jest takie. Jesteście żywym dowodem na to, że można zarazić młode pokolenie swoją muzyką ze swoich lat. I jak to wygląda w praktyce? Jak się dogadujecie jako ojciec z synem w tym zespole? Pytanie do mnie? Pytanie do was. Do nas. Tylko się nie kłóćcie, kto pierwszy. No, myślę, że się dogadujemy. Jasne, że mamy swoje zdania różne. Niekiedy. Ale przeważnie będzie zawsze okej. Bo robimy to, co lubimy, oczywiście. No to jest najważniejsze. No, tata? Jeśli chodzi o mnie, no to powiedziałbym tak, że gramy utwory, które jak kiedyś pisałem, które zostały przearanżowane teraz, a tak samo gramy utwory, które wychodzą od Mateusza, że Mateusz je pisze po prostu i wtedy ja mogę jedynie tam coś powiedzieć, ale zazwyczaj Mateusz tak chce, żeby grać te utwory tak, jak on napisze. Nie? Każdy ma swoją wizję. Każdy ma swoją wizję, ale ty jesteś dyktator. Dokładnie. W tym, co pisze, tak. Mniej lub więcej. No nie, ale nie ma czegoś takiego, że jak... Nie, bić się nie bijemy. Nie, bo tak sobie to wyobrażałem, wiesz. Nie potrafi to tak być, wiesz, że ktoś tam powie swoje zdanie, a drugi się nagle obrazi czy coś. Nie? No nie ma takiego czegoś, że raczej tam wspólnie jakoś dochodzimy do tego, że jest okej. Okay. Bo zaczęliście grać, jak bunt młodzieńczy się skończył, także... No, to znaczy Mateusz zaczął grać już wcześniej, nie? Że ten bunt właśnie był, wiesz? Że, a tym problem był dla mnie taki, że mnie tu nie ma, nie? I jednak przyjeżdżając, no nieraz były te scysje jakieś, ale tam doszliśmy do porozumienia i wszystko jest okej okay teraz. No. Czyli flaszkę razem wypijecie na próbie. Że Daniel się rozwiązuje problemy. No i dobrze. Najważniejsze, że jest, wiesz, w jakiś sposób. Oczywiście. Jest wspólna pasja, jest wspólne granie. Od kogo to wyszło? Czy ojciec, widząc syna wycinającego solówy, tak się zajarał i tak się odmłodził momentalnie, że zaczął chcieć? Wiesz, ja praktycznie kiedyś bawiłem się w to też i grałem w różnych kapelach, ale widząc, że Mateusz no, zaczął grać, można powiedzieć, w miarę dobrze, no to szkoda było, żeby grał to tylko w pokoju, nie? Trzeba było to jakoś tam stworzyć, no i tak postanowiliśmy jakoś wspólnie stworzyć. Kiedyś się spytałem go, czy pogra sobie ze starym, powiedział, że czemu nie? No i tak starych kumpli wziąłem, nawet mamy nowy nabytek, 17-latka też w kapeli, że to nadal takie jest, wiesz, że ta muzyka łączy pokolenia. I widzisz, że to jest młody chłopak, 17 lat, a jednak ta muza go wciągnęła też, nie? I lubi to z nami robić. Macie jeden z większych rozstrzałów, nie licząc chyba Arki Noego. Praktycznie od 17 po 50, wiesz, to już trochę jest rozbieżność wiekowa. Czemu nie? No właśnie, jeszcze młody, nie masz problemu. Jeszcze nie masz 18 lat, więc... Nie. Na razie nie może pić, wiesz? Wszystko w swoim czasie. Tak, oczywiście. Na razie tylko laski. Ciekawe jest, że nie ma nikogo między 30 a 40 rokiem życia. No. Na tamburyniach trzeba kogoś. Nie macie jeszcze klawiszy? No. W Rawiczu są, ale to jeszcze... Albo chórek. Niedaleko od nas. Jakąś ryczącą 30 lat. Musicie się przejść po kościołach i popytać. Musiałbyś Mateusz pomyśleć. Nie ma ty. Na jakimś chórku. Płytę symfoniczną, jak będziecie robić. Tak jest. Dobra. Czy ty byś chciał zaproponować swojemu dzieciakowi to, co stworzysz obecnie swoim ojcem? I czy ty, Marian, jakby twój stary wycinał na gitarze albo śpiewał, czy chciałbyś być teraz na miejscu młodego?
Najpierw młody, niech teraz on powie. No ja myślę, że tak, dla mnie to jest wielką fajną grać solitem, więc czemu nie, naprawdę. Jeżeli mój syn wycinał na gitarze, tak jak powiedziałeś, albo na czymś innym, na pędach, czy... A jakby wycinał na gitarę, to byście się kłócili znowu. Nie, no to solówka. Tak, tutaj jest drugą, bo on to sobie pośpiewa, ty sobie pograsz i się nie kłócicie, kto ma solo. Jak najbardziej, ja jestem za. Wiesz, mnie to cieszy, że Mateusz przejął po mnie pałeczkę, bo to jest moją pasją do dzisiaj. A to wiesz, zapoczątkowało się to u mnie, jak miałem 10 lat, a jednak to ciągnę, widzisz, już przez te 40 lat jakoś się to cały czas rozwija. I kiedyś nie było takich możliwości za czasów komuny, wiesz, żeby zespół mógł się wybić, żeby mógł się pokazać gdzieś swoją muzykę. No, no było, ale było bardzo ciężko, nie? Teraz jednak dzięki internetowi można i YouTube, i najróżniejszych tam MySpace'y, nie MySpace'y, można tą swoją twórczość pokazać, nie? I to jednak nie jest to tylko tutaj u nas w kraju, ale też... Wszyscy tego mogą słuchać na całym świecie, nie? Więc to jest fajne, nie? No to... I wiesz, i cieszy nas to, że właśnie jak jedziemy gdzieś, wiesz, daleko, nieraz po 400 kilometrów, gdzieś na jakiś festiwalik, jest to fajne, że ludzie śpiewają z nami nasze teksty, nie? Że to, wiesz, że aż kurczę, to nas po prostu... kręci do dalszej pracy, żeby jednak to robić, nie zostawiać tego, nie? Bo wiesz, ma się swoich fanów, są różni ludzie słuchają różnej muzy, nie? Tak, jeden słucha hip-hopu, drugi słucha rapu, czy tam, wiesz, czy metalu, czy detu, czy tam najróżniejszych tych. My gramy, naszą muzę jest taka trochę pokręcona, bo poprzez to, że właśnie... Że ty jesteś pokręcony. Może i też, nie? Że wiesz, że ta twórczość jest też taka, że ja... Tworzyłem troszeczkę inaczej, Mateusz teraz też tworzy troszeczkę inaczej te utwory, nie? Że po prostu w tej naszej muzie można różne odmiany tego rocka słyszeć, nie? Że nie jest to takie jednostajne, tylko praktycznie każdy utwór jest inny, no jest ten klimat, jest to kopyto, także że mi się wydaje, jest okej, nie? I teksty proste i... No, to jest recepta, wchodzące w ucho, nie? Jak będziesz, wiesz, śpiewał poematy, to się tego nie nauczysz. Jeśli, wracając do pytania, no to jeżeli mój stary by mi takie coś zaproponował, no na pewno bym też w to poszedł, nie? Bo jest to naprawdę fajny klimat, wiesz, i to też nieraz sami widzimy, że ludziom się to podoba, że ojciec ze synem potrafią się zgodzić, wiesz, bo to jest rzadkością, żeby ojciec ze synem w kapeli grał, nie? Kiedyś graliśmy w Kadzidle na takim festiwalu, nie wiem, w 2010 roku, no to z innych kapel przychodzili muzycy i mówili: oku, też byśmy chcieli, żeby nasz stary z nami pograł, nie? No. Ale dobra, mówiłeś, że nie było cię jak młody dorastał i nadal jest z tym problem. Jesteś takim dolotowym członkiem, bo trzeba uświadomić słuchających, że Marian siedzi permanentnie za granicą. Nie taką daleką z granicą, ale kawałek ma. Jak to jest? Jak to jest z tymi dojazdami? No więc polega to na tym, że no, tam gdzie próbujemy, gdzie próbujemy się dostać na jakiś festiwal, czy planujemy jakiś koncert, no to trudno, muszę tam z te 850 kilometrów zrobić i przyjechać na to. Są to koszty, no ale to jest jednak moja pasja i mnie wiadomo, że te wszystkie zespoły grające w naszym stylu, no nie zarabiają, tylko dokładają do tego samego. Sam wiesz, bo sam grasz. Więc... Więc wiesz, że no ale potrafię jednak to jakoś połączyć, nie? Ale my aż tak, no, my aż tak nie wydajemy jak ty. No fajnie, no bo koszt jednak, sam koszt przejazdów w tom i z powrotem to jest duży, nie? A jeszcze tym bardziej jak masz gdzieś jechać dalej, no to jeszcze większy koszt jest, nie? A my jednak to sami inwestujemy wszystko i... Ale to jest, wiesz, to jest chyba najlepszy i największy dowód na to, że faktycznie jest to nasza pasja. Nasze hobby, nie? Takie, że nie traktujemy tego, wiesz, gwiazdorsko, może dlatego się tyle czasu trzymamy razem, bo wiesz, dużo kapel powstaje, trwa pół roku czy rok i koniec, ich nie ma, nie? A widzisz, jednak u nas to... My to traktujemy najpierw jako koleżeństwo,
że kapela powinna tworzyć jedną całość, żadnych scysji. U nas nie ma, żebyśmy się kłócili na przykład na próbie albo coś, nie? Bo jeden drugiego by po prostu w jakiś sposób obraził, jakby mu tam coś źle powiedział. No wiesz, wiadomo, jak ktoś coś spierdzieli, no to wiadomo, nie? Ale to nie trzeba, u nas są muzycy już tacy, że nie musisz im tego mówić, że on to spierdzielił, bo on sam o tym dobrze wie, tylko zrobi minę, wiesz, wszyscy się śmiejemy, wiesz, i cześć, nie? Ale nie ma, żeby ktoś kogoś wyzywał, nie? Więc to jest fajne. Także tak jak mówię, no koszty są bardzo duże, no ale to jest jednak ale jest fajna. Nasza pasja, nasze warto życie. Jeździć. Nasze życie, oczywiście. Dobra, to teraz sobie posłuchamy fragmentu jednego z waszych utworów, którym byście się chcieli podzielić. Macie jakiś najbardziej chwytliwy refrenik, który by zachęcił tych, wiesz, niecierpliwych słuchaczy do przetrwania do końca wywiadu? Fotografia, tak? To daj fotografię. Dobra, to kawałek fotografii. Chcę ujrzeć ciebie, spoglądam tylko na ten żółty papier. Chciałem ujrzeć ciebie, lecz zobaczyłem tylko fotografię. Tylko po latach ujrzałem cię na mojej ulicy. Smak twoich ust i zapach twych włosów przypomniał mi dziś o tobie, kochanie. Lecz nagle ty zniknęłaś gdzieś w tłumie. To jesteśmy po fotografii. Macie już nagrane płyty. Ile jest tych płyt? Dwie demówki, które robiliśmy. Kiedyś było takie studio Czad w Swarzędzu. Przez ty czy przez dy? Czad. Czad. Jest to, było to studio Mirka Mizylkiewicza z Pijamy Porno. I właśnie u niego żeśmy dwa dema robili. Panie Sławka. Sławka Mizylkiewicza, przepraszam. Sławka Mizylkiewicza. No. To właśnie z Poznania on jest, ale tam miał studio. No i u niego żeśmy nagrywali dwie demówki. To było raptem, nie wiem, 14 utworów czy ileś chyba wtedy. To było dni. No. Ale na dwie płyty to było rozdzielone. Na dwie płyty to rozdzieliliśmy. Mhm. A w tym momencie mamy już 16 numerów. No 17 już jest zrobiony, tylko jeszcze żeśmy się za niego w ogóle nie wzięli, bo z braku czasu, bo na razie częściej jeździmy gdzieś po festiwalach i koncertach i nie ma czasu nawet usiąść przy tym. No, ale... Jest czas usiąść przy czymś innym. No. No, jeżeli się spotyka takich ludzi jak ty, jak w Głogowie na przykład, no to aż z przyjemnością, wiesz, usiąść można. I porozmawiać. I porozmawiać, oczywiście. Ale jeśli chodzi o dalsze płyty, no jest taki, to znaczy mamy jeszcze album, który został wydany przez Mega Total, to się nazywa, to jest takie w Łodzi portal muzyczny, gdzie po prostu wystawiliśmy te nasze 14 utworów i ustalało się taką pulę do nagrania płyty i ludzie z całego świata kupowali nasze MP3 i z tych pieniędzy, które po prostu uzbierali ci ludzie, po prostu oni stali się, to jest jakby taka giełda muzyczna, że po prostu ci ludzie, którzy kupują twoje MP3 stają się udziałowcami w wydaniu twojej płyty. Uh-huh. Że oni później też jakieś tam profity od każdej jednej sprzedanej płyty mają swoje profity tam w zależności od procentu, jaki zainwestowali w to. I ta płyta została wydana w październiku 2010 czy 11? 11 chyba, czyli no 2011. No i po prostu tą płytę można kupić wchodząc na www.megatunes.pl
tam są wszystkie płyty, które ten Mega Total wydał i tam można po prostu naszą kupę, płytę naszą płytę kupić za 19,99. Masz no, na jest to 4. Strzeliłeś sobie w kolano. No. Ponad czyli kupujemy kupę. Ponad 40 minut muzy na tej płycie się znajduje. Płyta się nazywa Szuflada Wspomnień. Płyta się nazywa właśnie Szuflada Wspomnień, że są utwory właśnie moje stare i nowe Mateusza, także żeby to tak troszeczkę na taki pomysł, żeśmy wpadli, żeby to się nazywało właśnie Szuflada Wspomnień. Ciekawe. Kolejny raz muzyka połączyła pokolenia. No, także mamy to, też jakieś tam dwa utwory nasze znajdują się na płycie, która została wydana przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Była to Liga Rocka 2010, no tam możemy się też pochwalić, bo przez pół roku trwały eliminacje kapel z całej Polski, a my jednak dostaliśmy się do pierwszej piątki i graliśmy w finale, no, gdzie Mateusz został wybrany najlepszym gitarzystą przez Mietka Jureckiego, z Budki Suflera, Wojtka Hoffmana. Co tam jeszcze był? Ten z Płocka, Misiak, też jeden z lepszych gitarzystów w Polsce. No i Mateusz został tam wybrany najlepszym gitarzystą i to też nas cieszyło, że jakoś tam, no i właśnie tam dwa utwory z Life'u znalazły się na tej płycie. Ostatnio też robiliśmy taki w Gostyniu koncert, gdzie też dwa, można powiedzieć, najnowsze nasze utwory znalazły się na tej płycie. Był to I Love Gostyn, płyta się nazywa, i wszystkie kapele takie grające właśnie w okolicy i w Gostyniu po dwa utworki mogły sobie nagrać za free w studiu i później taki koncert się odbył właśnie promujący tą płytę, że też tam się znaleźliśmy z dwoma utworami. No na razie musimy popatrzeć, jak będziemy stać z finansami, bo wiadomo, za darmo się do studia nie wchodzi, chyba że do twojego. Zobaczymy końcowo. No, to zobaczymy, bo chcielibyśmy jeszcze... Mam naliczanie sekundowe. Chcielibyśmy jeszcze jeden album stworzyć, ale mówię... Tak, jaki materiał trzeba stworzyć? No, trzeba ten materiał przygotować, nie, bo wiadomo... Możecie wydać The Best Of. Każda minuta w studiu kosztuje, a jednak do studia trzeba przyjść przygotowany, mnie. No chyba, że jesteś, wiesz, metaliką i wynajmujesz sobie pałacę parę lat i dłużej. No. Jeszcze nie stać nas na nasze własne studio, ale... Jeszcze. W każdym wywiadzie chyba podkreślam jeszcze. Wiadomo, robimy to jako hobby, nie liczymy na jakieś tam z tego wielkie profity czy coś, bo wiadomo, dopłacamy do tego, ale... Ale Anusz, nigdy nie wiadomo, kto z nas... Maryla Rodowicz też dopłacała na początku. Ile będzie miał kasy. Bo za chwilę się zwijamy na scenę. Będziemy dzielić stage i The Ghost zagra ją w Dublinerze. A jak będziecie tego słuchać, to już będzie dawno po wszystkim. Jaki był wasz ulubiony koncert? Albo jeżeli nie potraficie wskazać konkretnego jednego koncertu, to w jakich miejscach się najlepiej czujecie? Albo z kim się wam najlepiej gra? Duszny klimat oczywiście, jak jest ciemno. Wiesz co, no też dużo zależy od publiczności. Jeżeli masz tą publikę i widzisz, że ona się bawi, no to ta adrenalina rośnie i wtedy daje z siebie, wiadomo, więcej. Ile można z siebie, nie? A bardzo mile wspominamy, mi się wydaje, ten Głogów ostatnio, grając z takimi kapelami jak wy na przykład, nie? Bo żeśmy się poznali i jest to bardzo miło, wiesz, nienawidzę gwiazdorstwa, jeżeli ktoś tam z siebie robi nie wiadomo kogo, ledwo gra, nie? A zaczyna gwiazdorzyć, no to z takimi ludźmi bardzo, bardzo nie lubimy się spotykać, no ale z taką kapelą jak wasza na przykład, Stage, no ludzie z klimatem, dobrzy muzycy,
Ale mi tu cukierkuje. Nie robią z siebie gwiazdorów, nie? Coś chcesz ode mnie powiedzieć? Więc z takimi kapelami się bardzo miło gra i nie tylko gra, nie? Że można usiąść, wypić tego browara i ze spokojem porozmawiać, nawet podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami i tego, że to jest bardzo fajne, nie? W Głogowie było to fajne, że jak graliśmy na eliminacjach, zagraliśmy kawałek Gimme the Gun, rzucaliśmy płytami, wiesz, to było tak, kawałek gwiazdorstwa był. Ale przyjechaliśmy na finał i tacy, wiesz, skruszeni przyszli, ej, nie ma Gimme the Gun na płycie, nie? I to było fajne, bo zaczęliśmy grać ten numer na finale i Wiara ze mną refren śpiewa po tygodniu, nie? Słysząc go raz. Także Głogowie jak najbardziej spoko. My też bardzo miło to wspominamy, nie? Że... No mówię i jeszcze ta Jelenia Góra chyba, nie? No, Jelenia Góra tak, też, nie? Gmina Roka też bardzo ładnie. No. Co tak bardzo miło wspominamy, nie? To, były też inne koncerty fajne, nie? Ale wiadomo, cieszy cię to, że po prostu ktoś potrafi docenić tą twoją muzę, nie? Bo są różne style, jeden słucha tego, drugi słucha tego, wiesz, i bardzo trudno dogodzić publiczności, żebym tak powiedział, nie? A jednak to nas cieszy, że ta nasza muza i wciąga i starszy, i młodsze pokolenia, nie? Że to jest... Z fanami to jest jak z kobietami. No niestety. Zwłaszcza, że niektórzy fani to nawet kobiety, ale ani kobiecie, ani fanowi nie dogodzisz. Niestety. W pełni. No dobra. Tą optymistyczną wizją będziemy się żegnać. Ja wam życzę powodzenia w nagrywaniu, w graniu, w komponowaniu i w oszczędzaniu. Żeby się tam Rajchu nie przepracowywał. I częściej w domu był. Żebyście jak najczęściej grali, najczęściej się spotykali. I do zobaczenia na scenie i pod sceną. Trzymajcie się. Dziękuję. Była blisko,
ogarnęła mnie, przeniknęła do każdej mojej myśli. To przez nią wszystkie błędy nie mogą się zagoić. Pola głębokich ran i ciosów prosto w serce. Była blisko, ogarnęła mnie, przeniknęła do każdej mojej myśli. To przez nią wszystkie błędy nie mogą się zagoić. Pola głębokich ran i ciosów prosto w serce.